Cześć, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę z czymś, czego już dawno na moim kanale nie było i jestem bardzo podekscytowana, ponieważ to wy mnie do tego nakłoniliście i zmotywowaliście, żebym wreszcie powróciła do moich ulubionych pogadanek. Takich filmów na moim kanale już pojawiło się kilka, ale było to w takiej bardzo, bardzo dalekiej przeszłości. I pod ostatnim Q&A, które nagrałam i które w ogóle zostało przez was bardzo ciepło przyjęte, z czego niesamowicie się cieszę, jedna z moich widzek poprosiła mnie o nagranie filmu z taką jakby odpowiedzią na pytanie, jak stawiać siebie na pierwszym miejscu. Od razu ten komentarz przykuł moją uwagę i stwierdziłam, że jest to świetny temat i ja koniecznie muszę nagrać o tym film, bo mimo tego, iż trochę ciężko jest tak siebie oceniać, prawda? Ciężko jest siebie oceniać obiektywnie, to jednak wydaje mi się, że ja odrobinę w tym temacie mogę coś się wypowiedzieć i wy obserwując mnie, obserwując to, co ja wam pokazuję w mediach społecznościowych, jak wygląda moje życie i jakie ja podejmuję decyzje, możecie wywnioskować, że ja faktycznie jestem tak bardzo ukierunkowana na rozwijanie siebie. Mam dopiero 21 lat, więc wydaje mi się, iż w sumie jeszcze chyba wiele przede mną. Natomiast to, co gdzieś tam w życiu osiągnęłam, czego doświadczyłam, sporo rzeczy mnie nauczyło i wydaje mi się, że ukształtowało mnie na osobę, jaką jestem obecnie. Więc podzielę się z wami tą taką moją wiedzą, przemyśleniami i być może dla kogoś z was będzie to pomocne, jakieś motywujące, inspirujące, albo po prostu przynajmniej w komentarzach otworzy się jakaś ciekawa dyskusja, na co gorąco liczę. Dobra, wróćmy na ziemię. O co chodzi w tym stawianiu siebie na pierwszym miejscu i dlaczego taka umiejętność jest bardzo ważna, bardzo przydatna i bardzo wartościowa. Ja jestem osobą, która otwarcie przyznaje się do tego, że jest egoistą i ja bardzo często stawiam siebie oraz swoje potrzeby na pierwszym miejscu i nie boję się o tym mówić, ponieważ uważam, że znajdując taki zdrowy umiar w tym wszystkim, jakiś taki punkt balansu, no to wy właśnie będąc takimi egoistami świetnie na tym wyjdziecie. Oczywiście bycie egoistą, a stawianie siebie na pierwszym miejscu nie powiedziałabym, że to są w 100% te same pojęcia, ale wydaje mi się, że one na wielu polach się ze sobą łączą. Z roku na rok, jak będziecie dorastać i myślę, że ja też jeszcze na pewno wiele razy się o tym przekonam, dostrzeżecie, że umiejętność właśnie takiego stawiania siebie na pierwszym miejscu jest umiejętnością bardzo przydatną i umiejętnością bardzo zdrową. Chodzi tutaj o kształtowanie takiej relacji, jaką macie sami ze sobą, o rozwój takiej miłości wobec samych siebie i troski. Bo słuchajcie, zdrowie macie tylko jedno, czy to fizyczne, czy to psychiczne i jesteście jedynymi osobami, które w 100% mogą o to zadbać. Kiedy mówicie ja, teraz moje potrzeby są ważne, to inwestujecie w jakość swojego życia, w swoje dobro. My jesteśmy, wydaje mi się, od dzieciństwa przekonywani, że im więcej my damy innym, to tym więcej my zyskamy. Ha, ha, ha! Niestety życie tak nie działa i przypuszczam, że każdy z was się już o tym przekonał. Dając od siebie wszystko, nie mamy żadnej pewności, że druga osoba będzie nas za to bardziej kochać, doceniać, że w ogóle będzie to miało dla niej jakieś znaczenie. Jeśli taka osoba zaczyna się nami tak bawić, że ona wie, że my jej po prostu oddamy całego siebie, ona to weźmie, ale nie da wam nic w zamian, to zaczyna być to bardzo toksyczna relacja, bardzo taka, powiedziałabym, pasożytnicza relacja. Jeśli my dostrzeżemy, że ta osoba nie docenia tego, co my dla niej robimy, no to automatycznie stajemy się swoimi największymi krytykami, hejterami, jesteśmy dla siebie okrutnie krytyczni i w głowie mamy tylko myśli typu: czy ta osoba tego nie zauważa, a może ja nie jestem wystarczająco dobry, może ja powinnam dawać więcej. Wydaje mi się, że w ogóle właśnie taka wewnętrzna krytyka jest jeszcze gorsza od tej zewnętrznej, bo ta zewnętrzna jest, powiedziałabym, dosyć taka chwilowa i ulotna. Natomiast głos, który macie w swojej głowie,
jest z Wami cały czas i on po prostu nie daje Wam spokoju. Tak jak wspominam sobie różne sytuacje, w których się znalazłam w swoim życiu, to faktycznie bardzo przydatną cechą jest bycie asertywnym. To, czego nas uczą rodzice, czy później uczą nas gdzieś w szkole. Ja w swoim życiu poznałam wielu ludzi z różnych dziedzin, aspektów mojego życia. Może nie jestem jakąś rekordzistką, ale na pewno setki tych osób się gdzieś tam przewinęły. I budując w ogóle jakiekolwiek relacje międzyludzkie, trzeba mieć zawsze na uwadze, że no niestety jakby życie nie jest kolorowe, nie jest w samych różowych barwach i powinniśmy się nauczyć kontrolować odległości, na które trzymamy ludzi. Gdzieś po prostu z rozwojem tych relacji, no to zaczynamy tą odległość zmniejszać, ale już mając taką pewność, że faktycznie możemy tej osobie zaufać i że ta relacja będzie zdrowa. Jak tak sobie myślę o różnych ludziach, których poznałam i którzy nie mieli na mnie pozytywnego wpływu, to słuchajcie, jeden chyba z takich najgorszych typów jest typ, z którym rozmowa zawsze się kończy jakąś prośbą do Was. Ta osoba to jest taka trochę, wiecie, cicho-ciemna, tutaj niby milutko, sympatycznie, zagada, co tam, jak tam, ale jedynym celem tej rozmowy, tej relacji jest po prostu ta prośba, no i jakby liczenie na to, że Wy ją spełnicie. Ja nauczyłam się odcinać od takich osób, bo one strasznie wyzyskują Waszą jakąś taką energię i w ogóle chęć pomocy innym, no bo ta osoba, jak do Was pisze, no to Wy już wiecie, jak ta rozmowa się skończy i że Wy będziecie musieli coś dla tej osoby zrobić. Wracając do tego stawiania siebie na pierwszym miejscu, no to słuchajcie, Wy troszcząc się o siebie, będziecie w stanie zaoferować więcej innym. Jest taki jeden cytat Reginy Brett, tylko kurczę, ja nie pamiętam, jak on dokładnie brzmiał, ale generalnie tam było coś w stylu, aby ratować kogoś, najpierw nałóż maskę tlenową sobie. Ja z tym cytatem pierwszy raz spotkałam się jakieś dobre 6-7 lat temu. I jakoś, no miał on na mnie przeogromny wpływ, że pamiętam go do dzisiaj i faktycznie, jeśli miałabym powiedzieć takie motto, którym ja się kieruję w moim życiu, to byłoby to właśnie chyba to stawianie siebie na pierwszym miejscu, to nałożenie maski tlenowej najpierw sobie, bo jeśli tego nie zrobię, to nie będę w stanie zająć się innymi. Wszyscy mamy jedno życie i to życie jest tylko i wyłącznie w naszych rękach i to my powinniśmy decydować o tym, jak chcemy to życie przeżyć. Dlatego ważne jest, aby ocenić swoje priorytety i co jest w życiu dla nas ważne. Warto też pamiętać, moi drodzy, że no, nie jesteście w stanie zadowolić wszystkich, a my ludzie bardzo lubimy unikać takich nieprzyjemnych, niekomfortowych sytuacji. A takie się właśnie zdarzają, kiedy my musimy komuś odmówić i dlatego też tak ciężko jest powiedzieć nie, bo my wiemy, że te jakby konsekwencje będą takie nieprzyjemne. Natomiast unikanie tych niekomfortowych sytuacji, ono nie rozwiąże problemu, no bo słuchajcie, jakby skądś musicie się nauczyć, jakie rozwiązanie, jakie wyjście jest najlepsze i jak Wy chcecie w danej sytuacji się zachować, a znamy wszyscy to powiedzenie, że człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Nikt z nas nie jest idealny i nikt z nas nie rodzi się z taką wiedzą na temat życia, świata i tego, jak w ogóle działają wszyscy inni ludzie. Więc my musimy dawać sobie szansę i takie zezwolenie na to, że będziemy popełniać jakieś błędy. Miłość do siebie, to stawianie siebie na pierwszym miejscu, uważam, że jest bardzo fajną bazą do rozwoju swojego poczucia wartości, że my mamy do siebie szacunek. Jesteśmy świadomi swoich zalet, swoich dobrych stron, ale jednocześnie wiemy, że coś może nam się nie udać i to jest najbardziej ludzką rzeczą ever. My w sobie mamy jakieś takie dziwne, nie wiem, stworki, takich nazwijmy, które bardzo często nam mówią, że nie dasz rady, to się nie uda, to będzie katastrofa, nawet jeszcze niczego nie zaczęliście, ale nie, to w ogóle nie ma racji bytu i to jest najgorsze, co
może się przytrafić, bo wtedy wy jakoś tak sami zaczynacie siebie dołować. Na tym bardzo traci nasze wewnętrzne poczucie wartości. No i żeby tak nie było fajnie, moi drodzy, to jeszcze mamy coś takiego, jakiś taki mechanizm w naszym mózgu, który uwielbia nam podsuwać wszelkiego rodzaju wymówki. Że nie mam czasu, może będzie jakaś inna okazja, aby to zrobić, wtedy na pewno będę się czuła bardziej na siłach. My sami sobie ciągle po prostu rzucamy jakieś kłody pod nogi i wymyślamy sobie jakieś przeszkody, że one są tak duże, że my na pewno nie będziemy w stanie ich przeskoczyć i po prostu przekonujemy siebie, że nie damy rady. Trzeba być pewnym siebie, być pewnym swoich umiejętności i nie możecie tego mylić z arogancją, bo pewność siebie to jest niejako taka wasza siła, taka wasza broń. Mając to egoistyczne podejście wobec samego siebie, wy podejmując różne działania i widząc, jak dobrze wam to wychodzi, no to macie taką wewnętrzną satysfakcję i też automatycznie motywację do dalszego działania. Ja osobiście wierzę w karmę i wydaje mi się, że tacy zdrowi egoiści to oni postępują bardzo tak altruistycznie, bo wiedzą, że prędzej czy później to do nich wróci. Więc oni na tym zyskają i gdzieś tam po prostu właśnie w tym kontekście myślą o sobie. Słuchajcie, tak jakbyśmy spojrzeli logicznie na to stawianie siebie na pierwszym miejscu, no to nie wydaje się być wcale taka ciężka sprawa, no bo to wy wiecie najlepiej, jakie macie potrzeby, to wy wiecie, co najlepiej na was wpływa i jakby nikt inny no, nie jest w stanie się tym zająć, to jest tylko i wyłącznie w waszych rękach. Jeśli my nie będziemy mieli tej takiej miłości do samego siebie, no to jak możemy ją zaoferować innym ludziom? Jeśli czujecie, że coś jest nie tak, że jakieś na przykład relacje międzyludzkie są dla was męczące, one w ogóle nie wprawiają was w pozytywny nastrój, no to powinna zaświecić wam się taka tutaj żaróweczka, lampka nad głową. Oczywiście, jeśli chcemy tworzyć relacje z ludźmi, no to nie możemy zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu, bo jednak relacje wymagają od nas troszkę takiego pójścia na kompromisy, ale to jest w 100% naturalne, bo po prostu we wszystkim tym trzeba znaleźć ten taki umiar i ten taki stan, gdzie ta relacja będzie się świetnie rozwijać, ale wy również będziecie czuć się szczęśliwi sami ze sobą. Także bardzo was zachęcam do tego, abyście się, nie wiem, zastanowili nad tym, gdzie obecnie jesteście, gdzie chcecie być i po prostu gdzie będzie wam najlepiej. Ja tak myśląc o mniej lub bardziej ważnych decyzjach, które podejmowałam w moim życiu, to zawsze stawiałam siebie na pierwszym miejscu i słuchajcie, nie ma chyba decyzji, która później nie miałaby pozytywnych skutków. Zawsze wychodziłam na tym dobrze i wydaje mi się, że to też było dla mnie właśnie takim znakiem, że po prostu warto to robić. Także już przechodząc do zakończenia, pamiętamy, aby tę maskę tlenową najpierw nałożyć sobie, a później dopiero brać się za ratowanie reszty świata. Jest jeszcze pewnie w ogóle milion innych rzeczy, o których mogłabym powiedzieć w tym temacie i zapewne montując ten materiał, nagle sobie o nich przypomnę. Ale takiego tematu chyba po prostu nie da się wyczerpać i zawsze można coś jeszcze dopowiedzieć, także mam nadzieję, iż uzupełnicie te moje przemyślenia waszymi przemyśleniami w komentarzach. Liczę na to bardzo i jestem ciekawa, jakie wy w ogóle macie do tego podejście. A teraz się już z wami żegnam. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym na moim kanale, także do zobaczenia i cześć!